Już w listopadzie rusza kolejna, czwarta edycja psychologicznych badań naukowych Whole Barometer 2018. To jest projekt międzynarodowy obejmujący analizę, monitorowanie różnych parametrów dobrostanu. W tym projekcie zainicjowanym przez Swiss Institute i Uniwersytet St. Gallen w Bern uczestniczą państwa europejskie, Niemcy, Francja, Szwajcaria, Czechy, Polska. Polskę reprezentuje Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w osobach pana profesora Pawła Izdebskiego i mojej osobie. To badanie ma na celu monitorowanie zadowolenia Polaków z życia i z różnych jego aspektów, poziomu nadziei i spełnienia nadziei z lat ubiegłych. Próbujemy odpowiedzieć na pytanie, gdzie, w kim Polacy upatrują źródeł swojej nadziei. Czy w najbliższych, czy w politykach, w bankowcach, przedsiębiorcach. Próbujemy też ocenić, na ile nadzieje z poprzednich lat zostały spełnione. W kontekście międzynarodowej odpowiadamy na pytania także, czy Polacy cechują się odmiennym, niższym, wyższym poziomem nadziei niż inni Europejczycy, czy zadowolenie z życia jest na podobnym poziomie, czy przeżywanie smutku, rozczarowań jest charakterystyczne dla Polaków, czy cechuje wszystkich Europejczyków. W tym roku edycja Barometru Nadziei jest nieco inna za sprawą dwóch czynników. Po pierwsze, jesteśmy w rzeczywistości powyborczej. Zobaczmy, czy uwagę Polaków skierowali na siebie politycy wybrani w nowych rozdaniach i czy oni staną się źródłem nadziei. Być może tak. Wiemy z poprzednich edycji, że tak nie jest, bo to rodzina jest najważniejszym źródłem nadziei. Ale być może dla niektórych ta zmiana opcji politycznych będzie źródłem nadziei. I druga zmiana, jaka cechuje Barometr Nadziei 2018, to badanie nowego parametru – pasji. Chcemy sprawdzić, czy posiadanie pasji, zainteresowania, które jest ulubione, które angażuje, które pochłania, pełni funkcję rozwojową, na przykład przyczynia się do wzrostu nadziei i zadowolenia, ale też czy jest remedium na radzenie sobie z trudnościami, na przykład wśród osób starszych, czy pasja chroni przed skutkami pewnych symptomów depresyjnych przechodzenia na emeryturę. Udział w ankiecie wymaga poświęcenia czasu 15-20 minut. Wydaje się ta ankieta obszerna, ale zachęcam Państwa do wzięcia udziału i wytrwania do końca ankiety, wypełnienia wszystkich jej punktów, bo dopiero wypełniona ankieta pozwala nam na włączenie jej do analiz ogólnych. Serdecznie Państwa zapraszam do wzięcia udziału w tym anonimowym badaniu, które ma cel wyłącznie naukowy i do porównań ilościowych i międzykulturowych. Dziękuję bardzo.